Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Słuchaj, no trochę czasu leżał ten produkt. Leżał troszeczkę. Nie wiedziałem, czy się zabierać za niego, czy nie. Kupiłem go. Nie pamiętam od kogo. Tam cały zestaw. Pozdrawiam cię, przyjacielu. I teraz tak. Wielokrotny zwycięzca brytyjskiego magazynu Express Auto. Coś tam preparatów do opon. Kurczę, plak. I wygrał. Doskonały, świeży wygląd oraz intensywny, błyszczący, czarny kolor. Efekt mokrej opony zawiera substancje konserwujące gumę. A właśnie. No dobra. Ty zobacz, jak mi się go kładło, a ja w dalszej części filmu postaram ci się powiedzieć, jak wyglądały wrażenia z pracy tym produktem.
teraz tak, oszalałem. Naprawdę. Rewelacja. Ogień. Kurde. Aplikacja na gąbkę i rozstarcie. No naprawdę fenomenalne przyciemnienie gumy. Patrzę zresztą. Obłędne. Obłędnie przyciemnienie, naprawdę. Jak dajemy od razu na gumiaki i rozprowadzamy, rzeczywiście jest ten efekt takiej mokrej opony, ale naprawdę mokrej. Nie jest to może plak. Nie błyszczy się tak jak plak, ale czuć, że ta opona rzeczywiście jest mokra. Naprawdę. I tutaj wszystko, co tu jest napisane, to się zgadza. Jestem bardzo miło zaskoczony tym produktem. On stał u mnie naprawdę długo. Mówię, kurde, plaka, używać, film robić. Żałuję, że go nie wziąłem szybciej. Coś niesamowitego. Z przodu zdecydowanie podoba mi się bardziej wygląd opony, z tego względu, że nie idzie aż taki maksymalny, znaczy nie idzie tak bardzo w połysk. Ten połysk nie jest jakiś wybitny, ale wolę efekt z przodu, gdzie to efekt tej takiej właśnie mokrej, ciemnej opony jest właśnie taki wyraźny. Naprawdę bardzo fajnie. Teraz tylko kwestia, jak długo posiedzi, jak się będzie zachowywał, jak się będzie opona oczyszczać. Więc zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz test trwałości, a na końcu podsumuję tego zawodnika. A czy na dzień dobry już mi się podoba ze względu na wygląd i aplikację, która jest banalna. Naprawdę. Jestem bardzo miło zaskoczony. No dobra. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Thank you.
Tak naprawdę jeden sezon to na nich śmigasz bez problemu na tym produkcie. Naprawdę bez problemu. Produkt daje mega mokrą oponę. Naprawdę mokrą. Jak przegniesz, będzie tak troszeczkę tłusto. Ale tu jeżeli chodzi o efekt mokrej opony, ten produkt moim zdaniem chyba utrzymywał się najdłużej ze wszystkich, jakich używałem. Naprawdę. Wiadomo, zależy to też od opony. Te Chińczyki na Mańku no lubią dressingi. Lubią dressingi, więc kurczę, tutaj też jest duży plus, ale jeżeli chodzi o przyciemnienie, jeden sezon ja cały czas widziałem ciemną oponę. Obłęd. Zrzuciłem, tak jak widziałeś, sezon 2022 i no można powiedzieć, że się już skończył. No kurczę, no już to nie jest to. Nie jest to, co bym chciał. Widać, że on tam jeszcze jest, ale już nie ma tego przyciemnienia, więc stwierdziłem, że już nie będę katował. Zarzucę coś nowego, ale tak czy tak nawet jeden sezon, nawet miesiąc, aplikacja banał. Psikasz na oponę, a lepiej na gąbeczkę, zarzucasz i znikasz. I to wszystko. I ja zrobiłem w ten sposób, że pozwoliłem produktowi 24 godziny posiedzieć, później wyjechałem na słońce i on jeszcze jakby się tak rozpuścił, jeszcze zrobił się taki tłuściutki, więc z nim trzeba uważać. Nie za dużo. Ale jeżeli chodzi o efekt mokrej opony, jeżeli lubisz mokrą oponę, a ja uwielbiam, ten produkt jest naprawdę rewelacyjny. Tani, a skurczybyk, no tak naprawdę on u mnie długo stał. Ja go dostałem od widza, mówię, bzdura jakaś w plaku i w ogóle tego nie brałem. Rzuciłem w kątem, ble. Ale w końcu mówię, dobra, nie mam co zarzucić na Mańka, wjeżdżam z tym produktem i oszalałem. Rewelacyjny produkt. Kilometry nie liczyłem, bo to auto nie robi, liczyłem. Rocznie robi jakieś 5-6 tysięcy. Czyli powiedzmy, że zrobiłem, no żona zrobiła po mieście te 7, 6, o niech będzie, nie podliczałem, ale test trwałości zresztą był, widziałeś, więc sobie podlicz ile miesięcy, a może na końcu filmu, bo tak na szybko kurczę nagrywam, przepraszam, nie przygotowałem się troszeczkę jak zawsze, bo nagrywałem o kochu i teraz przypomniałem sobie, że miałem jeszcze nagrać właśnie o tym dressingu, więc tak z marszu wrzucam, bo pamiętam aplikację tego produktu i teraz niedawno myłem też w Mańku opony. No i on się jeszcze bronił, skurczybyk. No jeszcze tam udaje, że jest. Może nie ma tego przyciemnienia, tak jak mówiłem, ale rzeczywiście, kurczę, no ja, mnie pozamiatało. Pozamiatało, mnie naprawdę mnie pozamiatało. I ja też go widzę zimą, skurczybyka, bo jest trwały. Bo jest trwały. Nie wiem, czy będę, może go jeszcze sprawdzę na Volvo. Na Volvo, na Audi zarzucę, zobaczę jak na tych oponach, bo tu jest dużo ścianki gładkiej bocznej, więc może być tak, że pójdzie w połysk. Ale zobaczymy, może zarzucę i kurczę, wrzucę kolejny film z samej trwałości tego produktu, czy rzeczywiście jest tak fantastycznie, jak ja myślę. A moim zdaniem jest, naprawdę. Zresztą gdzieś tam było napisane, że to był produkt któregoś tam roku. Tak, jeżeli chodzi o opony. Nie wiem, kto to robił, ten konkurs, plebiscyt, nie wiem jaka firma, ale właśnie był produktem roku. Także kurczę, no coś w tym jest, coś w tym jest. Ja jestem miło zaskoczony. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dwa sezony testowania produktu. No tak to jest, super, nie? Kurczę, wiesz co, ja już tak nabrałem takiej kurczę pokory, mega pokory do tych produktów. Ja bym chciał, bo jak coś jest fajne, chciałbym już pokazać. A to on trwa i on siedzi i trwa, ale ta pokora już tak coraz, mówię, no to nie ma sensu, no jak już mam testować, to już chcę testować, a nie pokazywać, że coś jest w ładnym opakowaniu i psiu, psiu, psiu. No a tak to przynajmniej od A do Z. Nie zawsze się uda, ale staram się. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!